serdecznie witam na koncercie noworocznym orkiestry Dentej Domu Kultury w Lipniku. To wielki zaszczyt móc oprowadzić Państwa po wspaniałej krainie pięknych melodii, które przygotowała dla nas orkiestra Denta. Serdecznie witam wszystkich gości, a w szczególności księdza proboszcza Jerzego Wojciechowskiego. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Piotra Ryszka. Panią Barbarę Waluś, członka Rady Miasta. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury panią Małgorzatę Motykę-Madej. Kierownik Domu Kultury w Lipniku panią Joannę Adamek. Reprezentanta reprezentacyjnej orkiestry gminy Jasienica dla kapeli pana Sławomira Pietrzyka. Prezesa OSP Lipnik pana Grzegorza Koniecznego. Reprezentacja z Młodzieżowej Orkiestry Dentej z Łodygowic. Pana Władysława Kocurka, który nas filmuje, oraz pana Krzysztofa Pszczółkę, który jest odpowiedzialny za zdjęcia. Równie serdecznie witamy wszystkich mieszkańców Lipnika i gości przybyłych z bliska oraz z daleka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Orkiestrze Dentej za wspaniałe wykonanie mieszanki melodii filmowych. Z pewnością wielu z Państwa kojarzy utwory towarzyszące takim serialom jak Stawka większa niż życie, Ogniem i mieczem, tutaj akurat był film, serial Przygody pana Michała, czy Polskie drogi, te filmy i seriale prawdziwie odcisnęły piętno na naszej pamięci co do tych wspaniałych melodii. A dziś, 27 stycznia, mamy okazję świętować, gdyż dzisiaj jest koncert Orkiestry Dentej. Oczywiście orkiestra z tegorocznego festiwalu Orkiestr Dentych Złota Trąbka przywiozła złoty dyplom, wielkie brawa. A z tej okazji, że dzisiaj jest koncert, pragniemy Państwa zaprosić do wysłuchania pierwszej kolędy dzisiejszego wieczoru. To piękna polska kolęda, która opowiada o narodzinach Jezusa Chrystusa. Jest to również jedna z najpopularniejszych kolęd w Polsce. Utwór ten powstał w XVIII wieku, a jego autor jest nieznany. Wokalnie będzie nam towarzyszył tutaj równocześnie w dwóch rolach kolega z orkiestry, Andrzej Danek. Wielkie brawa. Przed Państwem orkiestra Denta Domu Kultury w Lipniku i Gdy śliczna panna. Thank you.
Właśnie usłyszeliśmy piękną kolędę Mędrcy Świata. Kolęda ta opowiada o trzech królach, którzy przyszli odwiedzić nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Mędrcy Świata jest szczególnie popularna wśród orkiestr dęty, gdyż jej aranżacje są bardzo efektowne. W języku angielskim kolenda ta nosi tytuł We Three Kings of Orient Are. W 1994 roku kolenda Mędrcy Świata została wykorzystana w filmie Kevin Sam w domu. W tak zwanym międzyczasie dotarł do nas przewodniczący Rady Osiedla Lipnik, pan Sławomir Glaser. Wielkie brawa. Wkrótce usłyszymy aranżację Jana Majchrejdonka kolendy, która jest najbardziej znana i lubiana na całym świecie. Utwór ten powstał w 1818 roku w austriackiej wiosce Oberndorf bei Salzburg. Jego autorami są Joseph Mohr, który napisał tekst, i Franz Xaver Gruber, który skomponował melodię. W 1965 roku kolenda ta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a w 2011 roku została uznana za najpiękniejszą kolędę na świecie w plebiscycie zorganizowanym przez BBC. W języku polskim kolenda ta znana jest jako Cicha Noc.
Aleksandry Richarda Bernharfer ze względu na swój charakter jest często uważana za piosenkę bożonarodzeniową. Swoją wersję tego popularnego utworu nagrało ponad 200 artystów z całego świata. A teraz głos chciałbym przekazać kapelmistrzowi orkiestry, panu Jackowi Szynikowi. Raz. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy Państwa tutaj gościć w naszych progach w nowym roku, tradycyjnie na koncercie noworocznym. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że możemy dla Państwa zagrać, że są Państwo z nami co rok w tak dużym składzie. Chciałem zabrać głos w połowie koncertu, ponieważ zeszły rok był dla nas szczególny z wielu względów, ponieważ był to rok, w którym mieliśmy wiele sukcesów, wiele radości, ale też wiele smutków. Radości to pewnie zostawię na później, natomiast moment, w którym chciałem zabrać głos, to jest powrót do maja zeszłego roku, w którym maju pożegnaliśmy naszego kolegę z orkiestry, Krzysztofa Kurowskiego. Odszedł od nas po ciężkiej chorobie. Ten koncert chcieliśmy dedykować jego pamięci, a ten utwór, który dla Państwa teraz zagramy, w szczególności jest grany dla jego pamięci. Jest to utwór Amazing Grace. Myślę, że Państwo będą w stanie nam wybaczyć taką dygresję w trakcie koncertu noworocznego, bo nowy rok to zawsze jest czas radości. Natomiast dla nas nowy rok to jest rozpoczęcie pewnej przygody, ale zamknięcie też roku, w którym, tak jak już mówiłem wcześniej, mieliśmy sukcesy oraz też pewnego rodzaju smutki. Amazing Grace w pamięci naszego kolegi tubisty, który odszedł od nas w maju zeszłego roku. Thank you.
Państwa na krótką przerwę, podczas której zachęcamy do opisu do pamiątkowej księgi kroniki orkiestry Wenty, do której członkowie orkiestry wracają z sentymentem i radością już od wielu, wielu lat. Sprawmy im trochę radości, pozostawmy po sobie miłą pamiątkę. Przy okazji można także nabyć płytę CD z utworami zagranymi przez orkiestrę. Gorąco wierzę, że umilanie sobie wieczoru kompozycjami z tej płyty skutecznie złagodzi tęsknotę za wspaniałymi koncertami orkiestry tej na żywo. Serdecznie zapraszamy do wsparcia.